Sve vas pozdravljam s našim pozdravom, hvaljen Isus i Marija. Všetkých vás pozdravljam, našim pozdravljeniem nech będzie pochvalený Jezus Kristus i Marija. Zahvaljujem Gospodinu za vás, što ste ovdje danas. Dziękuję Bogu za vás, za to, že tu dziś jesteście. Isplati se doista ovdje doći. I do pravde oplata se on tu przybyć. Da iskusimo ljubav i dobrotu Božju. A da smo doświadczyli miłości i dobroci Bože. Da doista možemo iskusiti ono što Bog ovdje već čini toliki godin. A da smo do pravde mogli doświadczyć tego, čego Bog dokonuje tu još od tak djela. Ovdje je Bog svaki dan na djelu. Tutaj Bog djela každego dnja. On nas voli i zato nam šalje svoju majku, našu majku. On nas koha, dlatego posila nam svoju matkę i našu matkę. A ona samo jedno želi uzeti nas na ruku i dovesti nas Isusu. A ona pragnie tylko jednego, wziąć nas za rękę i prowadzić do Jezusa. Jer zna dobro, bolje nego mi, da u Isusu možemo naći mir i radost koji tražimo. Bo wie dobrze, lepiej niż my, że w Jezusie możemy odnaleźć radość i pokój, których szukamy. U Jezusu możemy naći sreću životnu. W Jezusie możemy odnaleźć szczęście życia. I możemy naći swój spas. I możemy znaleźć swoje zbawienie. Jednostavno bez Jezusa nie możemy. Po prostu bez Jezusa nie możemy. Za to nam Gospa każe. Dlatego Matka Boża mówi nam. Ovo je vrijeme milosti. Jest to czas łaski. Ovo je vrijeme duhovnog čišćenja. Jest to czas oczyszczenia duchowego. Ujedno obraćenja i molitve. Jednocześnie nawrócenia i modlitwy. Ovo je vrijeme odluke za Boga. Jest to czas decyzji na Boga. Podluzimo se svim srcem i dušom za Boga. I uczynimy to wszyscy sercem i duszą dla Boga. Odlučimo se za Isusa. Zdecydujmy się na Jezusa. Pa ćemo imati sve što nam treba. I będziemy mieć wszystko, czego potrzebujemy. Ništa nam neće biti teško. Nic nie będzie dla nas trudne. I mi ćemo biti sretni ljudi. I będziemy szczęśliwymi ludźmi. Gospa je došla ovdje kao kraljica mira. Matka Boża przyszła tu jako królowa pokoju. Pa ništa nam tako ne treba kao mira. I niczego tak bardzo nie potrzebujemy jak pokoju. Nie może nas bogactwo usycić. Bogactwo nie może nas uszczęśliwić. Nie może nas nikakav užitak usycić. Nie może nas uszczęśliwić żadna rozkosz. Ma ništa na ovom svijetu. Nic na tym świecie. Je mi smo stvorenja Božja. Bo my jesteśmy stworzeniami Bożymi. Mi mamo bezsmrtnu duszu. Mamy nieśmiertelną duszę. I ona traži hranu dostojnu. I ona szuka godnego pokarmu. A to je samo duhovna hrana. A to je tylko pokarm duhovni. Zato je Gospa došla baš kao kraljica mira. Dlatego Matka Boža prišla vlastně jako królova pokoju. Mir je dar Boži. Pokoj je darem Božim. To je dijelo Duha Svetoga. To je dijelo Duha Svetoga. Ne može se mir kupiti ničim. Pokoju ne možna za nic kupiti. Samo otvorena života i čista srca. Tylko s otvartim życjem i čistim srcem. Samo spremnošću da prihvatimo Božji poziv. Tylko poprzez gotovost akceptaciji vezvanja Boga. Mir je punina radosti. Pokoj je pełnią radosti. To je punina sreće. To je pełnia szczęścia. To je punina ljubavi. To je pełnia miłości. One savršene ljubavi. Tej doskonałej miłości. Ko ima mir. Kto ma pokój. To je sretna osoba. Jest szczęśliwą osobą. I ona može usrećivati druge. I ona može uszczęśliwać innych. Zato nam Gospa kaže. Dlatego Matka Boża mówi nam. Da imate čiste srce i spovedite se. Abyście mieli czyste serca, wyspowiadajcie się. I oslobodite se grijeha teškoga. I wyzwolcie się z ciężkiego grzechu. I živite kao Boža djeca. I žijte ničem dzieci Boże. Ja vas volim, djeco. Kocham vas, dzieci. I zbog vas sam došla. I przyszłam z waszego powodu. Želim vam pokazati kako ćete Boga ljubiti. Pragnę pokazać wam, jak macie miłować Boga. Kako ćete u Boga vjerovati. Jak wierzyć w Boga. Kako ćete Bogu služiti. Jak macie służyć Bogu. I kako ćete jednom k njemu doći. I jak kiedyś będziecie mogli pójść do Niego. U Gospi imamo zaista uzor kako treba živjeti. O sobie Matki Bożej mamy wzór, jak powinniśmy żyć. U Gospi imamo svu sreću i svaki mir. Matce Bożej mamy wszelkie szczęście i wszelki pokój. Za to smo Gospi zahvalni. Dlatego jesteśmy wdzięczni Matce Bożej. Da bi imali mir, potrebno se obrati i vjerovati Bogu. Abyśmy mieli pokój, należy się nawrócić i wierzyć w Boga. Potrebno je čini pokor i moliti srcem. Potrebno je, abyśmy dokonywali pokuty i modlili się srcem.
obraćanje i milost. Potrebno jest nawrócenie i łaska. Da sam svjestan svoga grijeha. Abym uświadomił sobie swój grzech. I Božje pomoći. I pomoc Bożą. Kad sam se odrekao grijeha. Kiedy wyrzekłem się grzechu. Ispovjedio ga. Wyspowiadałem go. Bóg mi oprostio. Bóg mi odpuścił. Ja sam odlučio živjeti z Bogom. I zdecydowałem się na życie z Bogiem. Zato je obraćenje milost. Dlatego nawrócenie jest łaską. Która ti pomaże. Które ci pomaga. Da shvatiš da od Boga dolaziš. Abyś zrozumiał, że przychodzisz od Boga. Da za Boga živiš. I dla Boga żyjesz. I da ćeš Bogu jednom doći. I że kiedyś do Boga wrócisz. To jest smisao naszego života. To jest sens naszego życia. Zato obrać se znači živjeti novim životom. Dlatego nawrócić się oznacza żyć nowym życiem. Obrać se znači biti zahvaćen osobom Isusa Hrista. Nawrócić się oznacza być ogarniętym osobą Jezusa Chrystusa. To jest ono što Paweł kaže biti lud za Isusom. To co mówi Paweł, być szalonym za Jezusem. Onda smo na putu svetosti. I wtedy jesteśmy na drodze świętości. Vjera je čin povjerenja predana Bogu. Vjera jest aktem zaufania, oddania się Bogu. Ja se Bogu činom vjere potpuno predajem i posle pripadam. Poprzez akt vjere całkowicie oddaję się Bogu i należą do Niego. Vjera je upravo to da ja kažem Bogu, Bože, stojim ti na raspolaganju, čuj od mene što hoćeš. Wiara jest właśnie tym, kiedy ja powiem Bogu, Boże, oddaję się do Twojej dyspozycji, czyń ze mną, co chcesz. Boże, będzie Twoja wola w samym żywotu, znaczy wierować. Boże, niech będzie Twoja wola ze mną, w moim życiu, to znaczy wierzyć. Modlić serce znaczy nie modlić samo z obyczaja, nego z ljubami. Modlić się sercem, to znaczy nie tylko modlić się, bo taki jest zwyczaj, lecz modlić się z miłości. Modlić serce znaczy modlić z potpunim predanjem, pouzdanjem. Modlić się sercem oznacza modlić się z pełnym zaufaniem i ufnością. Od Boga za svemu nadati. I mieć nadzieję w Bogu we wszystkim. Za Boga živjeti. Żyć dla Boga. I być spreman sve ljubav prema Bogu učiniti. I być gotowym, by uczynić wszystko z miłości do Boga. Modlić serce znaczy modlić z wierą i czysta serca. Modlić się sercem oznacza modlić się z wiarą i czystym sercem. Moliti tako da molim ponizno i postojano. Modlić się tak, że modlę się pokornie i wytrwale. Da molim s potpunim predanjem i povjerenjem. Modlę się z pełnym oddaniem i zaufaniem. Moliti sabran. Modlić się w skupieniu. Moliti kako Gospa nas uči. Modlić się tak, jak uczy nas Matka Boża. Moliti tražiti uvijek volju Božju. Modlić się i zawsze poszukiwać woli Bożej. I ako tako molimo. Jeżeli tak się modlimy, sve su molitve usłyszane. Wszystkie modlitwy są wysłuchane. Ovdje je došla djevojka. Przyjechała tu dziewczyna. Linda Christi. Linda Christi. I ona je tražila i želila da se Bogu moli na ovom mjestu. Ona szukała i pragnęła modlić się do Boga w tym miejscu. 18 godina je molila odati sa štakama. Przez 18 lat musiała chodzić o kulach. Zadnju godinu je bila u kolicima. Ostatni rok spędziła na wózku. Iznijeli su je na brdo ukazanja. Vnijeli ju na gore objavljenja. I ona je molila. I ona se modlila. Bože, ti znaš moju muku. Bože, ti znaš moje cierpljenje. Ne molim te za ozdravljenje. Ne prošla te o uzdravljenje. Nego da se tvoja volja sa mnom ispuni. Lecz by tvoja volja vypełnila se na mnie. I ona je ozdravila za mnje ukazanje. Za to vrijeme, za ove molke. I v tamtem čase, podčas modlitve, zostala uzdravljena. I kaže, ja osjećam potrebu. I mówi, ja odczuwam potrzebę. Da ljudima govorim. Aby ludziom mówić. Da je Bog dobar. Że Bóg jest dobry. Da on zna zašto trpimo i patimo. Że on wie dlaczego cierpimy, dlaczego się męczymy. Ako neka to pripuštam. Jeżeli czasami. On želi time mnogima pomoći. Na to pozwala. W ten sposób chce wielu pomóc. Ona želi spasiti. On chce nas zbawić. I ona ide i govori ljudima to. I ona idzie i mówi o tym ludziom. Silvia Buzo. Silvia Buzo. Mlada djevojka rođena u Padovi. Młoda dziewczyna urodzona w Padwie. Nakon 3 dana ciężkiej bolesti nie mogła już chodzić swoimi nogami. Po 3 dniach ciężkiej choroby nie mogła już więcej chodzić. Dziewojka krasna i z wielką szkołą i karierą przed sobą. Piękna dziewczyna, która skończyła dobrą szkołę i miała przed sobą karierę. Ale sad jest sve gotovo. Ale teraz wszystko się skończyło. Preostaje samo kolica. Pozostaje tylko wózek inwalidzki. Nije Bogu prigovarala. I nie miała wyrzutów do Boga. Rekla je, Boże, będzie Twoja wola. Powiedziała, Boże, niech będzie wola Daj mi snagi. Daj mi siłę.
Prijatelji su je donijeli na brdo ukazanja. Prijatelje vnijeli je na gore objavljeni. 24. lipnja 2005. 24. čerca 2005. roku. Ona je molila 2 sata na večer. Ona modlila se večerom čez 2 godine. Od 8 do 10 sati u noći. Od 8 do 10 večerom. Bože. Bože. Molim te za one koji imaju bolest težu nego ja. Prošu te za tih, koji su o wiele ciężej chorzy niż ja. Pomozi njima. Pomoži. A meni daj snage. A mnie dodaj sił. Da mogu svoj križ nositi. Abym mogla nosić svoj križ. Ukazanje je trebalo biti. Mjela biti objavljenje. Prije ukazana nekoliko minuta rekao je vodi. Kilka minut pred objavljenjem pilot povjeđao. Sad će doći Gospa. Teraz priđe Matka Božja. Ako je zamolimo s vjerom. Jeżeli poprosimy ją z wiarą. S ljubavi. S milošćom. Sve nam Bog može dati. Bog može dati nam všetko. Samo molimo tako. Tylko tak się umožnime. Ona moli. Ona se modli. Bože, uzmi ovu moju, tvoj strah od kolica. Bože, veš ode mnje ten lenk pred vuskem. A daj mi snage za ostalo. A daj mi sile na celu rešu. Opet nije molila za ozdravljenje. I znovu nije modlila se o ozdravljenje. Za vrijeme ukazna koja je trebala 10 minuta. Podčas objavljenja koje je trebalo 10 minut. Ona je osjetila. Ona počula. Vidjela je svjetlo. Vidjela svjetlo. Nije vidjela Gospa. Nije vidjela Matki Božje. Ali osjetila je njenu ljubav. Ali počula je i milošć. Ljubav Isusom. Milošć Jezusa. Isus je dao dar vjere i predanja. Jezus dao je i dar vjere i oddanja. I ozdravio je. I uzdravio ju. Mogla je hodati. Mogla hoditi. Još je rekla. I još je povjeđala. Ako molimo krunicu srcem. Jeżeli odmawiamy różaniec srcem. Sve će nam Bog dati. Bog da nam wszystko. Od ove djevojke možemo svi naučiti. I od tej dziewczyny wszyscy możemy się nauczyć. I mi svećenici i hodočasnici. I my kapłani i wy pielgrzymi. Molimo tako. Modlimy się tak. Srcem. Srcem. Tražimo slavu Božju. I prosimy o chwałę Boga. Kraljestvo Božje. Królestwo Boże. A to je radost i mir. A to jest radość i pokój. Svetost i dobrota. Svetost i dobroć. Ljubav. Milość. I predanje. I oddanje. Pa i zdravlje ako hoće. I zdravlje, jeśli chcete. Kada tražimo zaista Kraljestvo Božje. Jeżeli rzeczywiście szukamy Królestwa Bożego. Ništa nam Bog neće uskratiti. Bog ničego nas nie pozbędzie. Tako nas Gospa uči već 11.622 dana. W ten sposób Matka Boża uczy nas już od 11.622 dni. Toliko se ukazuje. Bo tak długo tu się objawia. To su godine milosti. To są lata łaski. To su godine u kojem Bog pohađa svaku dušu. To są lata, w których Bóg odwiedza każdą duszę. Zato budimo bolji. Dlatego bądźmy lepsi. Budimo blaženi. Bądźmy błogosławieni. Budimo pravedni. Bądźmy sprawiedliwi. Budimo sveti. Bądźmy bardziej święci. Gospa nas očekuje u raju. Matka Boża očekuje na nas w raju. I kaže, dojdźcie s jednim darom. I mówi, przyjdźcie z jednym darom. To je dar svetosti. To jest dar świętości. Koje li milosti? Jakże wielka łaska. Nadam se da ćete vi svi to dobro shvatiti. Mam nadzieję, że vi wszyscy dobrze to zrozumiecie. I da ćete sada Polsku preporoditi. I że teraz odrodzicie Polskę. Je vaš narod jako vjeran i Bogu odan. Ponieważ vaš narod jest bardzo wierny i oddany Bogu. Ale ne dajte da vas ovaj modernizam pokvari. Ale nie pozwólcie, by modernizm was zniszczył. Moramo se boriti. By was zepsuł. Musimy walczyć. Imamo Gospu Isusa. Mamy Matkę Bożą Jezusa. Isplati se boriti. I warto walczyć. Isplati se dobar biti. Warto być dobrym. I ne dopusti se tom da nas zavodi i na grech navodi. Nie pozwólmy szatanowi, aby nas zwodził i prowadził ku grzechowi. Jer czeka nas nagrada i wieniec slavy. Ponieważ czeka na nas nagroda i wieniec chwały. Gospa je mocna zagovornica. Matka Boża jest potężną orędowniczką. Pomóż się nam. Ona nam pomoże. 3. kolovoza prošle godine došla na Belgijanka ovdje. 3. sierpnia ubiegłego roku przyjechała tutaj pewna pani z Belgii. Bolesna je bila 14 godina. Była chora od 14 lat. Godinu dana nije mogla govoriti. Przez rok nie mogła mówić. I došla je tu jer je osjećala veliku želju i potrebu. I przebyła tu, bo odczuwała wielkie pragnienie i potrzebę. Bio je petak. Był piątek. Njen muž je molio
put križa na Križevcu. Jej mąż odmawiał nabożeństwo drogi krzyżowej na Križevcu. Ona je u kući molila. A ona modliła się w domu. Kaže da je to bio najteži dan u životu. Powiedziała, że to był dla niej najtrudniejszy dzień w życiu. Kad se muž vratio. Kiedy mąż wrócił. Sav sretan. Cały szczęśliwy. Rekao je, ja sam sretan danas, gospodine. Powiedział, ja dziś jestem szczęśliwy. A za mnie był kalwaryjski dzień. A dla mnie był to dzień kalwarii. Idziemy wieczorem u cerkwi. Dziś wieczorem idziemy do kościoła. I doszli są cerkwi. I przyszli do kościoła. I jako mąż nie baš bio raspoložen da ide. I choć mąż nie był wcale w takim nastroju, by iść. Zanim Svete misije primili Svetu pričest. Podczas mszy świętej przyjął komunię świętą. I počela govoriti. Przyjęła i zaczęła mówić. Sama hodati. Sama zaczęła chodzić. Ozdravljaj. Została uzdrowiona. To jedno z najnowszych cudów. To jeden z najnowszych cudów. Każe, kiedy jej córka nie nagovorila uwiek, zašto nie moliš Isusa da te ozdrowi? Jej córka zawsze jej mówiła, dlaczego nie prosisz Jezusa, aby cię uzdrowił? Zna mój Bóg, koju muku imam. Mój Bóg wie, jakie jest moje cierpienie. On się to uczyni, kiedy se njemu svidi. On to uczyni, kiedy będzie miał upodobanie. A nie, kiedy ja chcę. A nie, kiedy ja chcę. Moje da moli. Moim jest to, by się modlić. A niegowo da uczyni, kiedy to chce. A do niego należy, by czynił to, kiedy chce. Owa bolest mi pomogła. Ta choroba mi pomogła. Ja se nauczy strpliwości. Abym nauczyła się cierpliwości. I ljubavi. I miłości. Je tko zna, koliki me moja bol pomogła. Bo kto wie, jak wielu ludziom mój ból pomógł. Kad Paweł każe, da i mi swoim patnjama nadopunjamo Kristovim patnjama, kojima se nemaš nadopuniti, ali ipak. Kiedy Paweł mówi, że my poprzez swoje cierpienia dopełniamy cierpień Jezusa, których w zasadzie nie da się dopełnić, ale mimo to. Rita Klaus. Rita Klaus. Bolowa 26 godina multiple sklerozy. Była chora przez 26 lat multiple skleroza. Jedno mi osjetila potrebu, zašto ja ne bi molila za svoje uzdravljenje. I kiedyś odczuła potrzebę, dlaczego miałabym się nie modlić o swoje uzdrowienie. Onda je ovako molila. I wtedy tak się modliła. Bože, hvala ti. Bože, dziękuję ci. Da si mi dao dar vjere i dar molitve. Že dałaś mi dar vjere i dar modlitve. Hvala što si poslao Gospu Međugorje. Dziękuję ci za to, że posłałeś Matkę Bożą do Međugorje. Ja vjerujem da oni vidioci vide kako kažu. Wierzę, że widzący ją widzą, tak jak mówią. Ja te molim za sve njih. Proszę cię za nich wszystkich. Daj njima sve što im treba. Daj im wszystko, czego potrzebują. A daj ozdravi mene. Ale uzdrów również mnie. Ja sam go bolesna. Gdziekolwiek jestem chora. A wy znate da multiple skleroza pomalo czytawo tijelo zahvaća i ono umierie. A wy wiecie, że multiple skleroza ogarnia całe ciało, które obumiera. Jezuse, ty si rekao, ako budem imali vjerje koliko je uruštno žrno, pa kažem ovaj gori, premisli se, to ću učiniti. Jezu, ty powiedziałeś, jeżeli będziecie mieli wiarę, niczym ziarnko gorczycy, i powiecie tej górze, aby się przesunęła, ona to zrobi. Ozdrawi moją niewiarę. Uzdrów moje niedowiarstwo. I ozdrawi mnie, gdzie są go bolesna. I uzdrów mnie, gdziekolwiek jestem chora. I za to dogadza się cudu. I podczas tego wydarzenia doszło do cudu. Każe, ja mam nieco prozy, który mnie pobudza elektryceta, czy tyle mi bicie. Powiedziała, że coś jakby elektrycet przeszedł przez całe jej ciało. Ozdrawiła sam. Zostałam uzdrowiona. Lieczy, co mi rekli. Lekarze powiedzieli, ty zdobyła nowy život. Ty otrzymałeś nowe życie. Zachwali Bogu. Podziękuj Bogu. I moli go za to. I proś go o to. Tako Bóg ozdrawia i może sve. Tak Bóg uzdrawia i może wszystko. Samo recimo da se Bóg prosi preko naše bolesti. Powiedzmy tylko, aby Bóg był uwielbiony poprzez naszą chorobę. Ovo obraćenie, ovo čudo je pomoglo se obratiti 31 obitelji. Ten cud pomógł w nawróceniu 30 kilku osób. Mnogi su živeli bez sakramenata. W jej rodzinie wielu żyło bez sakramentu. Nisu išli na misu, nisu se molili. Nie chodzili na mszę świętą, nie modlili się. Oni su rekli, ovo je Bóg učinio čudo da se mi obratimo. Oni powiedzieli, to Bóg dokonał cudu, abyśmy my się nawrócili. Da ja postanę nowy człowiek, nowa osoba. Abym ja stał się nowym człowiekiem, nową osobą. Chwała ti Boże. Dziękuję ci Boże. Zato i vi molite. Dlatego wy również się módlcie. Módlcie za swój naród. Módlcie się za swój naród. Za obracenie i spasenie wszystkich ludzi. O nawrócenie i zbawienie wszystkich ludzi.
Gospa baš to poziva sve nas. Matka Boža Božje do tego vziva nas wszystkich. Mirjana, možda ste bili danas na ukazanju Mirjana. Mirjana, već možda dziś byliście na objavljenju Mirjane. Uvijek moli za one koji nisu Božu ljubav upoznali. Zawsze modli się za tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Jer Gospa dzieli ljude samo na one koji su Boga upoznali i koji nisu. Bo Matka Boža dzieli ljudi tylko na tych, którzy poznali Boga i ci, którzy nie są. Svi smo mi njena djeca. Wszyscy jesteśmy jej dzieci. Ona za sve nas ovdje ukazuje. Ona objawia się tu dla nas wszystkich. Ali ima nas koji Boga ljubimo i poznamo, ima oni koji ne poznaju. Ale są ludzie, którzy kochają Boga i znają Go, ale są tacy, którzy Go nie znają. Moli to danas nam i ne za dwie osoby. I dziś modlę się za dwie osoby, które nie poznają Boga, które nie znają Boga, które nie są Jego ljubav upoznane, które nie poznały Jego miłości, za upoznanie, aby ją poznały. Widzicie, że są obitelje danas w teżkom stanie. Wiele rodzin jest dziś w ciężkim stanie, a mladeż w teżkim stanie, a młodzież w jeszcze gorszym stanie. Nudi im się život bez odgovornosti. Oferowane jest im życie bez odpowiedzialności. Ali ne možemo živjeti bez odgovornosti. Ali ne možemo živjeti bez odpovjeđalnosti. Moramo moliti posebice. Musimo šegulnje se umoliti. Da nam Gospod otvori srca i duše. Aby Pan otvorio nam srca i duše. I da uvijek mislimo na svoje spasenje. I abyśmy zawsze myśleli o svojim zbavljenju. Jer mi smo zato tu da Boga upoznamo i jednom jednom dođemo. Bo my jesteśmy tu dlatego, abyśmy poznali Boga i pewnego dnia przyszli do Niego. Bóg će nam dati milost i snage za to. Bóg obdarzy nas łaską i siłą ku temu. Jedna Niemica imala multiple sklerozu. Pewna Niemka miała multiple sklerozę. A mąż imał raka. A jej mąż miał raka. Njen syn se spetrao s jednom curom, pa ona očekivala bebu. Jej syn miał dziewczynę, która już spodziewała się dziecka. I ni dwoje mladi byli za to, da ubiju to dietu. I tych dwoje młodych było za tym, by to dziecko zabić. Kiedy czuła to majka. Kiedy matka o tym usłyszała. Rekla je synu, syne mój. Powiedziała do syna, synu ty mój. Ty si već teżki grzech uczynio. Ty już dopuściłeś się grzechu ciężkiego. Proszę, że spała z tą żeńską. Dlatego, że spałeś z tą dziewczyną. A chcesz sobie już większy grzech uczynić. A czy teraz jeszcze dopuścisz się większego grzechu? Molim te, nemoj to czynić. Proszę cię, nie czyń tego. Nemoj na sebe nawlatiti Bożą kaznę i prokleństwo. Nie naciągaj na siebie kary i przekleństwa Bożego. Ożeni się tą córą. Ożeń się z tą dziewczyną. Niech świętym błogosławi wasz korak. Niech kapłan was pobłogosławi. I żyj czystym życiem. I żyj czystym życiem. Ja ci sve platim. Ja za wszystko zapłacę. Ona każe swojej córce jednog dana, idemo Međugorje. Ona powiedziała do swojej córki pewnego dnia, jedziemy do Međugorja. Želim moliti Gospu. Chcę prosić Matkę Bożą. Da moli za mnie i za mną. By modliła się za mnie i ze mną. Da se volja Božja vrši. Aby wypełniła się wola Boża. Z moim mężem. Z moim mężem. Da on każe, bo nie będzie Twoja wola. Aby on powiedział, Boże, niech stanie się wola Twoja. Za niekoliko dana on jest w raju. Za kilka dni on jest w raju. Jer ima raka. Bo ma raka. Neka mu bolest bude czyszczenie duchowne. Niech choroba będzie dla niego oczyszczeniem duchowym. A onda raj nagle. A wtedy raj. Molim te za ovo dijete koje nosi djevojka moga sina. Rajs, który staje się nagrodą za wszystko. Proszę cię za to dziecko, które nosi dziewczyna mego syna. Spasi to dijete. Ocal to dziecko. On ma prawo na život. On ma prawo do życia. Znate koliko se djece ubija svake minute? Czy wiecie, jak wiele dzieci morduje się co minutę? Stotinu svake minute. Sto co minutę. U jednom satu blizu 6000. W godzinie prawie 6000. Svaki dan 144 000. Codziennie 144 000. Godzinę 45 miliona. W roku 45 milionów. To jest straszne. To jest straszne. To jest wielki grzech. To jest wielki grzech. Moramo molit da to prestane. I musimy się umówić, aby to się skończyło. To su vapijući grijesi u nebo. To są grzechy wołające do nieba. Molimo da Bog se smiluje takvima. Módlmy się, aby Bóg zmiłował się nad takimi. Koji takvo što čini. Którzy coś takiego czynią. Za to molite. Dlatego modlcie się. I ova gospodja moli pred gospodnim kipom. I ta pani modli się przed figurą Matki Bożej. Na desnoj strani u crkvi. Z prawej strony w kościele. Neka bude Bože tvoja volja.
Bože, nech vypełni się Twoja wola. Sa mnom. Ze mną. Nakon nekoliko riječi čuje, ustani, ty si ozdravila. Po kilku słowach słyszę, powstań, ty zostałaś uzdrowiona. Ozdravila je. Została uzdrowiona. Vratila se kući. Vrućila do domu. Muž je čekao pred kućom. Mąż čekao na nią przed domem. Kaže, gospodjo draga, liječnici mi rekli, nema više opake bolesti, isparila je, neštala je. I mówi, lekarze powiedzieli mi, nie ma już tej strasznej choroby, zniknęła. Sin dolazi sutradan i kaže, oženit ćemo se u crkvi i Bog ti blagoslovi naš brak. Syn przychodzi następnego dnia i mówi, weźmiemy ślub w kościele i Bóg pobłogosławi nasze małżeństwo. Danas żyje u braku z puno djece. Dziś żyją w małżeństwie pełnym dzieci. Bogu jest sve moguće. Dla Boga wszystko jest możliwe. Kad tražimo njegovu volju. Kiedy szukamy Jego woli. Kad želimo ono što On hoće. Kiedy pragniemy tego, czego On pragnie. Samo reći, ste li onda došli, da može to da došli. Rotorni da. Ovo je zatvoreno. To mislite prema Vionci, jel? Ja, tu je zatvorena ova vrata. Kako će vi sad Italijani? A vi ste tamo sad, jel? Ma ne, nije ja sad, za sad doći u Italijani, kažu opravo. Sad ćemo moliti za zdrave duše i tijela. Teraz pomodlimo se o uzdrovljenju duše i tijela. Samo stojite tako kako jeste, nemojte se mi sad ništa. Proszę się nie ruszać, zostańcie w takich pozycjach, gdje ste. Samo se prenesimo i stajemo o Božu nadopnosti. Tylko stajmy obecności Boga. Povjerimo da Isus ovdje među nama. Uvjerimo v to, že Jezus je między nami. Isuse Kriste, vjerujem u tebe. Jezu Kriste, vjerujem v tebe. Ne možemo bez tebe. Ne možemo bez tebe. Ti si naš Bog i spasitelj. Ti jesteš našim Bogem i zbavitelem. Daj nam milost za ovu molitvu. Daj nam laske u tej molitvi. Učini nas ti dostojnim ove molitve. Učini nas godnimi tej molitve. Očisti nas od svakog grijeha. Očisti nas od svakog grijeha. I daruj ono što samo ti možeš darovati. I daj nam to, co samo, to tylko ty možeš darovati. Mi znamo da si volio bolesne i grešne. My vijeme, že kohałeš chorych i grešne. Pa svi su manje više bolesni i grešni. A všesti, mniej lub bardziej, są chorzy i grešni. Ti imaš moć pomoći nam. Ty masz tę moc, by nam pomóc. Ty si božanski liječnik. Ty jesteś boskim lekarzem. Koji uvijek pomaže. Który zawsze pomaga. Koji uvijek liječi sve bolesti. Który zawsze uzdrawia wszystkie choroby. Molim te, položi se božansku ruku na svakog ovdje nazočnoga. Proszę cię, połóż svoju boską rękę na każdym z tu obecnych. I reci samo jednu riječ. I powiedz tylko jedno słowo. Svoje božansku riječ. Svoje boskie słowo. I bit ćemo zdravi. I będziemy zdrowi. Bićemo slobodni. Będziemy wolni. Ty poznasz sve bolesti od koji bolujemo. Ty znasz wszystkie choroby, na które chorujemy. Ty poznaš sve muke koje imamo. Ty znasz wszelkie cierpienia, jakie mamy. Ty poznasz sve naše probleme. Ty znasz wszystkie nasze problemy. My ti se potpuno predajemo. W pełni zawierzamy się w Tobie. Svoju prošlost ti dajemo. Dajemy Ci swoją przeszłość. Svoju budućnost. Svoju przyszłość. A posebice sadašnjost. A szczególnie teraźniejszość. Primi nas ovakve kakvi jesmo. Primi nas takimi, jacy jesteśmy. Učini nas drugčijima. Učini nas innymi. Da te više volimo. Abyśmy Cię bardziej kochali. Da više s Tobom računamo. Abyśmy bardziej liczyli na Ciebie. Da budemo bolji. Abyśmy byli lepsi. Ne želimo više biti ovakvi kako smo bili do sada. Nie chcemy już być tacy, jacy byliśmy do tej pory. Daj nam milost da možemo praštati. Daj nam łaskę, abyśmy potrafili przebaczać. Da možemo drugima pomagati. Abyśmy mogli innym pomagać. Molimo te za živu vjeru. Prosimy Cię o żywą wiarę. Pozdrawi naszą wiarę mlaku i slabu. Uzdrów naszą letnią i słabą wiarę. Daj nam czwartą nadu. Daj nam mocną nadzieję. I za to te molimo s ovom živom vjerom koju nam darivaš. I dlatego prosimy Cię z żywą wiarą, jaką nam dajesz. Oslobodi nas od svake grešne ovisnosti. Wyzwól nas ze wszelkiego grzesznego uzależnienia. Oslobodi nas od svakog zla i grijeha. Wyzwól nas ze wszelkiego zła i grzechu. Oslobodi nas od svakog utjecaja satone. Wyzwól nas ze wszelkiego wpływu szatana. Oslobodi nas od te napasti da druge korimo i kritiziramo. Wyzwól nas tych pokus, abyśmy innych krytykowali i upominali. Oslobodi nas od toga da o drugima zlo govorimo. Wyzwól nas z tego, abyśmy mówili źle o innych. Pozdrawi sve koji puše. Uzdrów wszystkich palaczy. O svi oni koji previše uživaju alkohol. Wszystkich tych, którzy zbytnio piją alkohol. Pozdrawi sve od ovisnosti od drogi. Uzdrów wszystkich z uzależnienia od narkotyków. Jedną riecz od nas od svake grzeszne ovisnosti. Jednym słowem uzdrów nas ze wszystkich grzesznych uzależnień. Ty si nasz liecznik najbolji. Ty jesteś naszym najlepszym lekarzem. Ty si najkolwiek pomaże. Ty jesteś tym, który zawsze pomaga.
O, hvala ti za to, Isuse. O, dzięki ci za to, Jezu. Hvala ti što se možemo u tebe pouzdati. Dzięki ti, že možemo tobie zaufati.